Idziemy na spacer. Urodziłam się jako pełnosprawne dziecko. A do 6 roku życia mogę powiedzieć, że tak mi się wydaje, że widziałam chyba wszystko. W wieku 20 bodajże lat pani doktor postawiła diagnozę ślepota. Dla mnie to był szok. No, idziemy. Dzisiaj więc nie wyjdę bez laski, więc nie rozstaję się z tą moją białą przyjaciółką, bo wiem, że w każdym momencie jestem w stanie sobie, prawda, poradzić. To jest wyrok pewien i również miewam bardzo często depresję, ale wiem, że medycyna mi w tym nie pomoże, jeżeli ja sobie sama nie pomogę. Arusia, na chodnik, chodnik, chodnik. Dla mnie stresem było wyjść do kiosku, który mieścił się na szczycie mojego bloku. Czułam się jak takie zwierzątko, które jest trzymane w zoo, które ma swoje terytorium i wszystko ma, jedzenie, picie, prawda? I to mu powinno wystarczyć do szczęścia. A w tej chwili ja mówię, no mam nieograniczone możliwości. Bo mogę wyjść wszędzie, tam, gdzie mi się podoba, prawda? I gdzie mnie wpuszczą z moim przyjacielem. Tak źle oczyszczone chodniki sprawiają naprawdę wielką trudność w chodzeniu osobie niewidomej. Aruś tak doprowadzi mnie do miejsca, gdzie ścieżka skręca i się zatrzyma, bo tam go odpinam. Moment, moment, Aruś. No i biegaj sobie. Aruś, szukaj kija. Aruś, szukaj kijka. Jest to wielka radość. To, że wyjdę, uczestniczę w tej chwili w życiu miasta Nysa, prawda? Przejechał autobus. Alejką główną młodzież przemieszcza się w popołudniu ze szkoły, rano do szkoły, kiedy z Arusiem wychodzę, to ta młodzież, prawda, napływa od stacji do szkół, płynie. I ja w tym uczestniczę. Ja nie jestem w czterech ścianach, tylko ja jestem wśród ludzi. Jest to jest wolność. Nie ja jego wyprowadzam na spacer, tylko on mnie wyprowadza. Pokazuje mi to piękno, które jest o każdej porze roku, prawda? W tej chwili wiem, że jest zima, bo czuję, jest zimno. A to, że kiedyś widziałam, pamiętam, jak wygląda śnieg, drzewa oszronione i no jest to piękne. Czuję słonko, że świeci, to ciepło. Jest to, mówię, no, no trzeba to przeżyć samemu, prawda, doświadczyć, żeby móc powiedzieć, że pięknie jest żyć, mając psa przewodnika. A jeszcze właśnie radość, kiedy on tak parska, jest w pełni szczęśliwy, prawda, że jest na spacerze. A uważam, że ja powinnam być szczęśliwa, że słucham, jak on się cieszy, prawda? Arek! No podaj. No ślicznie. Ślicznie. Ach, przynieś. Żeby stworzyć zgrany zespół, trzeba dużo chodzić i trzeba poprawiać pewne rzeczy, które on robi źle, które ja widzę, że popełnił błąd i nie odpuszczam mu. Bo może już mam go 4. rok. Mówię, wróć, w tył zwrot i powtórz. A są to drobne, ścięcie krawężnika, prawda, przeprowadzenie mnie, że wchodzę w krzaki, ocieram się o krzaki. On nie powinien robić takich rzeczy. Kiedy zrozumie, bo oczywiście pies musi wiedzieć, co zrobił źle i co ma poprawić, trzeba mu to pokazać.
laska przy, prawda, chodzeniu z pieskiem, to jest takie przedłużenie mojej ręki, bo to, prawda, ja sobie, no mówię, no samo to idę, prawda, i sobie wyczuwam. Tutaj mówię noga nogą, ale też i laską, bo też mówię, no jest to już wyrobione u mnie. Laska posuwa się po śniegu takim nieudeptanym, a udeptanym, czy ścieżce, kiedy ona jest w lecie, kiedy nie ma trawy, a jest trawa. Chodź tutaj, Arcio, chodź, idziemy. Aruś, tu jest brzydko odśnieżone. Musisz iść ostrożnie. Wolniej, Arek. Tak, no. Przejście, szybko. Szybko. Na drugą stronę. No, popraw. Arusia, chodnik. Nierówne chodniki. Słupy, znaki drogowe porozstawiane na środkach chodników, czy lampy. Wprawdzie w tej chwili mój przewodnik to ominie, ale jako osoba niewidoma, poruszająca się z samą laską, no niestety laska ją przed tym zagrożeniem nie oszczerze. Prawda, jest ta różnica. Biała laska sygnalizuje, a pies przewodnik prowadzi bezpiecznie, prawda, po mieście. Dzień dobry. Proszę kilogram jabłuszek. Jakichś słodkich, pani Jolu. Do tego trzeba dojrzeć. Przede wszystkim zaakceptować swoją niepełnosprawność. W tej chwili naprawdę interesuje mnie tyle, co ktoś powie, ile widzę. A widzę niewiele, więc naprawdę najważniejsze jest to, że ja jestem niezależna. Powolutku. Do widzenia. Dobrze. Ławka, miejsce. Ławka. Siedź. Czekaj. Tak, pięknie. Chodź. Chodź tutaj. No. Spotykam się z wielką życzliwością ludzi. Zdarzają się, owszem, zdarzają się incydenty, ale to takie drobne, o których nawet nie warto mówić, bo przeważają w dużej mierze właśnie to pozytywne, to pozytywne takie otwarcie, prawda, do osób niepełnosprawnych. Ja panią podprowadzę, ja pani pomogę. Dobry. Dzień dobry. Pomóc pani? Nie. Tak? To już nie muszę otwierać. Dziękuję. Dzień dobry, przesyłka, kurier. O, to proszę wejść. Ja bym mówiła. O, dziękuję ślicznie. Ja się śmieję właśnie niejednokrotnie, jak pada pytanie, a jak ty widzisz? Jest to trudne, żeby określić. Wie, no nie ma możliwości na określenie, jak ktoś widzi. Bo są momenty, kiedy wydaje mi się, że ja coś tam widzę i te resztki wytężam, ja coś widzę. Mąż, gdy się poznaliśmy, wiedział, że ja mam problemy ze wzrokiem, bo wydaje mi się, że nasz związek jest szczęśliwym związkiem, że się zgadzamy. Nie powiem, że nie sprzeczamy, bo jest wiele, wiele właśnie punktów zapalnych, nawet samo to, że ja chcę za dużo, z czym mąż mówi, daj spokój. Ale rzeczą najprostszą jest zrezygnować z czegoś, prawda? Powiedzieć nie, ja nie podołam. Wydaje mi się, że jest wielką sztuką spróbować i walczyć. Ja w to wierzę, że ja jeszcze będę widzieć.
Moim marzeniem jest prowadzić samochód. I ja wierzę, że medycyna zrobi taki postęp, że choć może będę babcią, ale wsiądę do tego samochodu i sama go odpalę i chociaż kawałeczek pojadę.